Dzień dobry i witamy Was w kolejnym odcinku Waszego ulubionego podcastu Neurofliki i Wasi ulubieni neuroterapeuci Maciej Duczyński i Patryk Sobotka. I dzisiaj poruszymy temat szkoleń. Czy to jest taki temat, gdzie po prostu terapeuci słyszą w ogóle szk szkolenia, jakie szkolenia zrobić. A że w ogóle ten podcast jest emitowany i pewnie to oglądasz w przerwie między świętami a Sylwestrem, to jest od razu taki moment refleksji i plan na ten rok, więc będziecie od razu mogli. Pewnie wdrożyć w swoje życie to, co powiemy, i wpisać sobie w kalendarz rzeczy, które być może warto zrobić w kolejnym roku. Więc porozmawiamy sobie o szkoleniach, które robiliśmy i które wniosły najwięcej do naszej praktyki terapeutycznej. Co nie oznacza, że my tak pracujemy, ale gdzieś wiecie, trybik tutaj przeskoczył w głowie mm -hmm. i się okazało, że poznaliśmy możliwości jakiejś konkretnej terapii. Więc pogadamy sobie tutaj z wymienianiem Firm, nazwisk i no także znaczy instruktorów, instruktorów, więc po prostu dzisiaj bez miękkiej gry. <laughs> miękkiej gry. Kon kon konkretne tematy na a, piękne podsumowanie roku, aczkolwiek chyba nie powiemy o żadnym szkoleniu, które robiliśmy w roku 2021 albo się mylę. Ja robiłem. Ale znaczy nie to, że ja nie robiłem. Znaczy dobra a Nawet byłem. I tak, było takie. Ale będziesz robił. o nim wspominał? No, myślę, że tak. Dobra, okej. Okay. Czyli też będzie temat bardzo świeży, bo ja też w sumie napomknę o jednym, które robiłem, i robię właśnie w sumie. No, nawet takie dwa zrobiłem, o które mógłbym wspomnieć, że były bardzo fajne. No ale dobra, wybiorę jedno w takim wiesz, razie. Nie, możesz może dwa, wiesz, jakby tutaj nie ogranicza się Maciek. po prostu wiesz, dobra. Jakby, jakby coś to ten podcast też jest twój, wiesz. Tak, możesz, że, ale jakby... po prostu. O, no dobra, zobaczymy, zobaczymy w trakcie. Jeszcze... Dobra. Bo oba miały dosyć duży wpływ. Duży wpływ na twoje życie. Oba szkolenia z tego roku. Tak. Wow, ja, jeden. Wiek, jed jedno miały większe. No zobaczymy zresztą. Tak. dobra Pamiętajcie, słuchajcie, i e, tutaj niech przyświeca nam taka myśl teraz, mhm. na cały ten podcast, że nie ma złych szkoleń. Nie ma złych szkoleń. Wszystkie one są super. Po prostu one mogą być nie dla ciebie. Albo nie dla pacjentów, z którymi <grym> pracujesz. Tak. Więc ta myśl niech nam przyświeca, bo e, może być tak, że e, ktoś to przesłucha i powie, kurde, nie zgadzam się. Mhm. I to jest w ogóle super, możesz nie zgadzać. Ale my będziemy mówić o naszej praktyce, o, o naszym takim doświadczeniu, nie? Tak. Które, które robiliśmy, które dla nas, na, dla naszej ścieżki yy, rozwoju, nawet nie tylko tego warsztatu technicznego nie? Yy, czy, czy diagnostycznego, miały duży wpływ, tylko czasami gdzieś tam też wpływ na nas jako ludzi w ogóle. Mhm. Tak. E, za, mogę za, może za, zacznę od początku? Zacznij. Bo e, może tak, słuchajcie, moja praca w gabinecie to tak naprawdę. Jak w ogóle przedstawiam się na kursach, czy to MTG, czy NITU, to, to mówię, że ja pracuję na dwa sposoby w gabinecie. Jedna jest taka praca bardziej strukturalna, gdzie są elementy terapii manualnej, jest dużo masażu tkanek młokich, jest dużo rozdzielania mi się powięziewego, jest takiej pracy właśnie dużo pod kątem terapii manualnej tkanek miękkich, aczkolwiek zdarza mi się zmanipulować, zdarza mi się zmobilizować jakiś obszar, więc to, to jest tak bardziej strukturalnie. Wiadomo, że pewnie niekoniecznie strukturalnie tylko i wyłącznie pracuję, ale co takie bardziej. Druga część to są różne metody oparte na bodźcowaniu kłanerowego, bym powiedział. I, I to są, możemy po prostu nazwać to jako takie wspólne narzędzia, które gdzieś tam wykorzystują taki model ki, kinezjologiczny, stricte. I to jest właśnie e, neuromysyka terapia, ale szkwiątę energetyczna, aż jakieś elementy w ogóle Stars for Health, ale też w ogóle PDTR i po prostu taki miks cały, no nie? Tak dużo tam jest rzeczy i ja też będę głównie o takich szkoleniach mówił. Więc na początku zaczniemy sobie od takiego wiecie, bardziej basic struktura. I tutaj nie mogłem nie wspomnieć o na przykład szkoleniach z masażu tkanek głębokich, które robiłem kilka. Fajnie na pewno byłoby mi tutaj Rafał Ryza i Marcina Wytrążka, którzy robili super robotę. Oni dalej te szkolenia prowadzą. Jedno mi się podobało, drugim się podobało, ale to nie była do końca wizja, którą ja bym chciał dalej w wykorzystywać, hmm. bo Marcin ma takie podejście bardzo, jak w integracji strukturalnej, czy takie czyste, jak, jak w rolfingu trochę. Rafu ma takie podejście, a przynajmniej miał, hmm. bo to też było z jakieś hmm. pewnie 8-9 lat temu tak naprawdę, więc kawał hmm. czasu, takie bardziej masażowe. Jedno było fajne, drugie było fajne. Ja z tych trochę zrobiłem miks, a później dalej, ucząc się, czy to na trapie manualnej, czy to na jakichś szkoleniach z różniami się powiedziowego, jakby wytworzyłem pewnie swój schemat postępowania, z którym mm. pewnie by się so bardzo i Marcin, Rafał jakby nie, nie zgadzali, bo to też nie było ich, ale to mi rzeczywiście pasuje i od jakichś pewnie mniej więcej, myślę, że 8 lat w ten sposób w gabinecie pracuję. On oczywiście sobie ewoluuje, ale to było też szkolenie, które dało mi dużo pod kątem takiego myślenia, jak praca manualna, masaż może wyglądać. No nie? Bo dla mnie to, jak my pracujemy w ten sposób, to jest taka wizja idealnego ma masażu leczniczego. No nie? To jest, że po prostu mhm. masz jakiś problem z tym narządem ruchu i dobierasz sobie, powiedzmy, lek w formie pracy manualnej na konkretne obszary. To, czego mi brakowało mało w takim podejściu na początku, to było za mało diagnostyki, jak dla mnie bo tam mm -hmm. było takie bardziej także tak, jednak trochę pracy w miejscu bólu, jednak trochę pracy w miejscu, gdzie może rzutować stricte ten ból, czy gdzieś tam z podejścia, z punktów spostowych. I, I na przykład jak ja robiłem to tam, nie było za bardzo protokołu palpacyjnego, nie było tak dużo, jakbym chciał analizy posturalnej, trochę było tego mało, i, i w gabinecie potrzebowałem tego więcej, te, tego tej diagnostyki na To jest to, co mi się e, mocno e, podoba, ale to było fajne. Dlatego, że pokazało, że tych spotkań nie musi być aż tak dużo, żeby był efekt. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, że rzeczywiście z tym miejscem, symbolem nie trzeba pracować. A po trzecie, że ja mogę pracować głęboko z jamą brzuszną, z najmiednicy, z wnętrzem jamy ustnej, stricte. Więc pokazało mi to kompletnie inne możliwości pracy. I byłem bardzo zadowolony ze szkoleń. To może ja powiem o jakimś takim jednym z pierwszych y, szkoleń, które, które robiłem, bo jakby od samego początku pracowałem już manualnie, bo jeszcze zanim poszedłem na fizjo, to y, byłem na techniku masażu, y, więc jakby ten kontakt z ciałem był od samego początku i właściwie już w trakcie szkoły zacząłem sobie gdzieś tam y, tą, tą praktykę rozwijać i bardzo szybko się tam też pojawiły jakieś elementy masażu tkanek głębokich i y, 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 tym się zacząłem trochę bawić. Y, z, tym, że brakowało mi takiego jeszcze bardziej miękkiego podejścia. Trochę mnie wtedy zainteresowała psychosomatyka. Jeszcze nie bardzo wiedziałem jak to ugryźć, więc pomyślałem i, i też szukałem jakiegoś takiego wejścia w ten świat taki neuro. Tylko jeszcze jeszcze właśnie nie było za bardzo takich szkoleń, więc jakby to gdzie najwięcej szukając w internecie informacji o pracy z układem nerwowym, to w ogóle też trafiłem na terapię czaszkowo-krzyżową w takim ujęciu biomechanicznym. I, I wtedy wylądowałem na bardzo fajnym szkoleniu, które właśnie dużo mi dało z tej terapii w, w takim właśnie modelu w Instytucie Aplegera. No, takie bardzo fajnie prowadzone szkolenia w fajnej atmosferze w Sierosławiu pod Poznaniem i one są chyba tylko tam. Z tego, z tego co wiem, prowadzone właśnie przez bardzo fajnego instruktora, Johna Page'a, on obecnie już, już nie uczy, bo to był taki dosyć starszy gość, bardzo, bardzo mądry i dużo bardzo fajnej wiedzy i doświadczenia nam przekazał. I to mnie nauczyło, no właśnie, no bo ja teraz właściwie tej terapii czaszkowo-krzyżowej w ogóle nie używam, może jakichś elementów, ale bardzo spodobała mi się sama, sama wizja i, i sama teoria, taka, taki model pracy, który za tym szedł. I to mi zmieniło takie moje myślenie, nawet trudno powiedzieć o ile stopni, bo byłem cały czas jakby nastawiony na to, że jestem pewnego rodzaju, jakby, że ja jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje w trakcie tej terapii mhm. i że ja nad tym wszystkim mam kontrolę i że nad to mam po prostu plan i, i pomysł, bo my jako terapeuci jesteśmy tego uczeni, nie? że przychodzi do nas pacjent, my go musimy zdiagnozować, musimy wymyślić, jak go naprawić i musimy zaplanować terapię i mu wymyślić na 10 spotkań teraz coś. A tutaj no i jakby za tym idzie takie brzemię, że że to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Jak nam coś nie idzie, no to znaczy, że to znowu my jesteśmy za to odpowiedzialni. Wiesz, tak w ogóle na proces leczenia stricto, nie? Tak, 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 tak. Przychodzisz i dajesz swoje zdrowie w ręce specjalisty z białym fartuchu. Tak, i oczywiście tutaj po części można się z tym zgodzić, że to my za to bierzemy odpowiedzialność za kogoś zdrowie i tak dalej, ale często to. Zaczyna się przeradzać w takie przegięcie w drugą stronę, że przychodzą do nas pacjenci i my bierzemy to wszystko na siebie, mhm. wszystko bierzemy na klatę. I, I łącznie z tym, że ja dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, czemu my już na studiach mieliśmy zajęcia na psychologii o tym, jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym, nie? Jak myślę, się zaraz, ja jeszcze nawet dobrze nie zacząłem pracować, a tu już wypalenie zawodowe, no ale można zobaczyć po, no, po dużej ilości naszych kolegów, koleżanek, że ten temat się gdzieś tam przewija. Że ta praca nie jest tak satysfakcjonująca, jak mogłaby być, bo my na siebie za dużo bierzemy. I właśnie tutaj ta terapia Czeszkowa-Krzyżowa mnie nauczyła tego, że, że tutaj jest. Po, powinniśmy zachować trochę takiego naszego BHP emocjonalnego w związku z tym i troszeczkę się odcinać od tego, co się dzieje w gabinecie, że my możemy dać pacjentowi to, co najlepsze całe nasze takie zasoby, naszej wiedzy yy, możemy komuś. Dla kogoś być pewnego rodzaju takim instruktorem, trochę drogowskazem, możemy próbować indukować niektóre procesy, ale nie do końca mamy też na to wpływ, jak kogoś tutaj organizm będzie na to reagować. No i też nie do końca my wiemy, co ten pacjent też robi poza, poza tymi wizytami u nas. Mhm. Więc wcześniej ja też tak dużo o tym gdzieś tam myślałem, myślałem po pracy o tym, jak się tam czuje pani Halinka? Czy aby na pewno z nią wszystko w porządku? Czy ja na pewno zrobiłem dobrą terapię? Czy ona będzie zadowolona? No i tutaj właśnie John powiedział takie bardzo ważne zdanie, i w ogóle z tych wszystkich modułów, które tam zrobiłem, to jakby to chyba było takim najważniejszym odzwierciedleniem, że on mówił, że on dla pacjentów ma tylko, tylko ręce, tak do nadgarstków. I reszta, że to już jakby w niego, w niego te problemy nie wnikają. Nie? Że jak ktoś się topi, no to nie musisz cały od razu wskakiwać do wody i próbować go wyciągnąć, no bo po prostu zazwyczaj to on cię wciąga pod wodę. Tylko no rozsądnie byłoby wziąć koło ratunkowe i komuś rzucić, nie? Jeśli, jeśli masz taką, taką możliwość. Um, I wtedy jakby zmieniłem tą perspektywę terapeuty z kogoś, kto musi kogoś za sobą ciągnąć. Raczej w kogoś, kto jest takim towarzyszem podróży i po prostu mówi: Słuchaj, moim zdaniem byłoby fajnie, jakbyśmy poszli w tamtą stronę. Mhm. I, ale co ty zrobisz z tymi wskazówkami, to jest jakby trochę twoja sprawa. Więc, więc mi to bardzo dużo dało, jakby pod kątem filozofii pracy, ale też z takiego bardzo praktycznego punktu widzenia, naprawdę przekonałem się do delikatnej pracy, bo wcześniej byłem przekonany o tym, że to jednak powinny być intensywne bodźce. Tak, to myślę, że... Znaczy nie to, że teraz każdy powinien zrobić kurs czaszkowo-krzyżowej terapii. Nie, 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 właśnie też... to był też jedno z takich, bo my później też z matkiem byliśmy razem na jednym kursie czaszkowo-krzyżowej w fizjosystemie. Tak, u van Tak, nie wiem, czy dalej ten kurs jest, ale jeszcze nie tak dawno, jeszcze myślę, że z rok temu gdzieś tam mi się przewinął. Natomiast to rzeczywiście daje bardzo fajną lepszą relację terapeuta-pacjent, bo się okazuje, że ja nie mam na wszystko wpływu. E, terapia często to nie jest koniec do życzeń. To, co się poprawi po terapii, to ja nie do końca mogę sobie wybrać z tego wszystkiego, z tego całego ciała, co ja chcę do końca zrobić. I te e, objawy e, po terapii, e, to też e, czasami... No, nie jestem w stanie tego ocenić, co się wydarzy, bo mm -hmm. docelowo oczywiście większość pacjentów wychodzi, jest zadowolona, zadowolonych. Ta terapia idzie do przodu szybciej bądź wolniej, ale idzie. I, i, i to rzeczywiście czekowa krzyżowa akurat w miarę pokazuje, jak jest dobrze prowadzona. Mm -hmm. że, że to jest bardzo fajne, lekkie podejście, gdzie ta kontrola, no, ta odpowiedzialność jest dużo po stronie pacjenta i ta kontrola tak. nie jest tylko i wyłącznie w naszych rękach i za, czasami jej nie mamy. W psychosomatyce. Jak na przykład robiłem, e, później pracowałem trochę tak jak e, e, nauczyłem się na przykład u występnika na kursach, którego serdecznie pozdrawiamy. W ogóle my wszystkich instruktorów, których tutaj wymieniamy, serdecznie pozdrawiamy, żeby nie było no nie. Też nie będziemy mówić cały czas, że serdecznie pozdrawiamy, bo to byłoby dziwne, <gryồn szukasz> każdego tutaj. Natomiast e, jak pracowałem w ten sposób. To tam było aż w drugą stronę, że ja mówię: Kurde, no jednak tej kontroli by się przydało trochę więcej na terapii. I czasami pacjent wychodzi taki wymemłany cały, ja wymemłany cały, w ogóle spocony. Momentami wyglądało to ala egzorcyzm troszeczkę. Cieszyłem się, że w ogóle mi mnie wybuchły w gabinecie. Naprawdę było dziwnie. I pacjent mówi: O, ale, panie Piotr, to było dobre, ale to było super. Ja mówię: mhm. Cieka dla kogo, no nie? Bo no. na pewno nie dla mnie. No na właśnie. Mnie. Mi się też po prostu po takich terapiach kilkakrotnie zdarzyło niestety się schaftować. Tak. I, I czasami było też tak, bo akurat nie zdejmuję zegarka do terapii, gdzie on to po prostu odnotował, że dla mnie to był trening, nie? Że w niektórych momentach miałem tętno 140. Ja wiem, że dużo osób teraz jakby pewnie trudno i będzie to zwizualizować, jakoś wyobrazić sobie, że, że terapia szkół przecież to taka metoda, że wiecie, jakby trzyma się główkę i, i tam nic się nic nie dzieje, a czasami to Aha. rzeczywiście może być duże wyzwanie dla was dla pacjenta, bo czasami. A... Łącznie z tym, że potrafi być siłowe. Tak, i te, te drżenia autogenne, które są, czasami to jest, to jest najprzyjemniejsza rzecz w całej, w całej terapii, no nie? Tak, czasami trzeba po prostu uważać na to, żeby pacjent nam nie spadł ze stołu. Bo i to teoretycznie się może wydarzyć. Tak, więc ona tylko tak. na, na zdjęciach albo na filmach introserwowych yy, Tak, jak po prostu YouTube widzicie wygląda... tylko, że pacjent sobie leży, ma zamknięte oczy, wygląda na super zrelaksowanego i wy go trzymacie za głowę i nic się nie dzieje przez pół godziny, to to jest fikcja. Tak. To tak nie działa. S są też takie że Mogą być, oczywiście. Myślę, że nawet może większość może wyglądać podobnie. Tak, ale A... jak już się zadzieje taki konkretny proces tego uwalniania psychosomatycznego, yy, no to to tak nie wygląda. Tak, jednak, jednak wiecie, jednak ta, ta, ten stres emocjonalny on się może mocno tam zakotwiczyć w ciele i mhm. potem próba wyrzucenia go znaczy to nie to, że wy go wyrzucacie, ciało pacjenta go próbuje tak. jakoś wyrzucić z siebie może a, wyglądać dość a, ciekawie, ale właśnie takie kursy szybkopuszowe są a, fajne. Nie dla wszystkich ewidentnie. Ewidentnie mhm. na, myślę, że nie dla większości terapeutów. Raczej nie. A, ale są. Ciekawym, ciekawą opcją. My pracujemy, ja, ja pracuję dużo w psychosomatyce, ale w ogóle nie tak. Natomiast wiedza mm -hmm. z tego taka teoretycznie jest ciekawa. Przedaj mi się. Zastanawiam się przypadkiem czy do Kuby przypadkiem wybrać się na moduł e 34 żeby po mm -hmm. prostu e, pewnie nie będę tak pracował fizycznie, manualnie, mm -hmm. ale ta wiedza. A nawet jest pod kątem fajna. takiej świadomości, tak, tego, jak to coś może się działać, działać mm -hmm. jakie struktury, na co warto zwrócić uwagę. Mam swoje narzędzia, które mi się podobają, natomiast to jest e, ciekawe. Więc. E, tak, ja, ja jeszcze chciałem tylko o terapii powiedzieć coś takiego, że ona mnie popchnęła w tym kierunku, w którym działam teraz, mhm. mimo że jakby tak zobaczyć taką terapię, to ona nie ma nic wspólnego z terapią czaszkowo krzyżową. Po prostu zauważyłem, że zaczęły się pacjentom poprawiać różne sytuacje, które były bardzo mocno związane z układem autonomicznym, które wcześniej mi się wydawało, że no nie mam za bardzo wpływu. Nie? I, I robiąc bardzo delikatną terapię, pacjenci mówili, że czasami po takiej terapii się czuli totalnie zdruzgotani. Nawet jeśli tam nie było pracy emocjonalnej. Na przykład spali przez kilkanaście godzin. Ale też, powiedzmy w tą stronę, ale zdarzały się też takie, że pacjenci, na przykład tutaj panowie, kilku panów mi na przykład powiedziało, że no nie, nie mówili o tym wcześniej, ale mieli gdzieś tam problemy na przykład z erekcją. I teraz, że to się zaczęło hmm. zmieniać. Albo ze stanami lękowymi. A jednocześnie nie robiłeś terapii na kroczu. No w ogóle, <głosy> <głosy> w ogóle, nie? Hmm. I, I ze stanami lękowymi. I to się zaczęło fajnie wycofywać, gdzie my w ogóle nie wchodziliśmy w żadne procesy emocjonalne. Hmm. To była po prostu taka bardzo prosta praca na przeponach funkcjonalnych ciała. I myślałem, kurczę, takie rzeczy się zmieniają, gdzie teoretycznie my nawet nie dotykaliśmy tego w sposób taki namacalny, bo nie rozmawialiśmy o emocjach okay. nawet na takiej terapii, więc pomyślałem, to musi być związane z układem autonomicznym. Dlaczego? No i tutaj już zacząłem sobie po prostu grzebać po, po prostu po fizjologii, po neurofizjologii, po, po prostu po badaniach też, mm -hmm. dlaczego tak może być. Nie pod kątem badań nad terapią trzeszkowo-krzyżową, bo jest ich ekstremalnie mało i one nawet są ekstremalnie źle zrobione często I, i niewiele z nich wynika, ale po prostu pod kątem tego, jak układ autonomiczny jest zbudowany, to to już mi dużo dało i mnie po prostu popchnęło w tą stronę. Więc też uważam, że to akurat tutaj było wartościowe. Tak, znaczy, wiesz, czasami warto też zobaczyć po prostu inne możliwości pracy, nawet jeżeli tak nie będę pracował, to że coś takiego istnieje i jak ja mogę elementy z tego wykorzystać w gabinecie, bo mhm. większość szkoleń da się wykorzystać, część ich, tak. do, do, do pracy, do rozbudowania swojej stricte terapii. One często nie są takie hermetyczne i można, czasami nawet jak są, i Instytut mówi, że nie można, to i tak można, więc to też trzeba mhm. po prostu. W praktyce sprawdzić, jak Wam się to sprawdza w gabinecie. Z tego kursu, gdzie jeszcze było wspomniane, właśnie Czechów Krzywego, gdzie byliśmy razem z Maćkiem, to tam było kilka takich ciekawych rzeczy. Dla mnie to w ogóle ten kurs był bardzo trudny, nie pod kątem tego, że ja w ogóle nie zrozumiałam nic, aczkolwiek mhm. rzeczywiście był dość intensywny, tylko słuchajcie, to był taki okres, gdzie ja miałem swoich problemów sporo, w ogóle o tym nie wiedząc, mhm. i sytuacja taka, że jak pracowaliśmy w parach, czyli, wiecie, standardowa sytuacja na kursie, Wymieniacie się terapiami to ja zawsze, jak ktoś chciał coś zrobić, bo tam jest taki troszeczkę pracy z podświadomością, anatomicznym, to moje ciało się od razu wyłączało. Czyli ja potrafiłem, słuchajcie, jakby... Nie miałem wtedy też na przykład zegarka takiego, też nie był też okres, że te zegarki były jakieś modne, popularne, te opaski, ale wydaje mi się, że pewnie z 15 razy w głęboką fazę snu wpadłem w ciągu dnia. Bardzo możliwe, bo ja to akurat też dobrze pamiętam. Nie to, żebym ja wtedy mógł ten warsztat praktyczny <grym> bardzo dobrze przerobić. Nie miałem żadnego feedbacku, bo Patryk się kładł na stół, łapie za głowę, czy tam za kość krzyżową, za przeponę, i po prostu Patryk zasypia. To, to były sekundy. I to nie <noise> to, że jakoś mnie to relaksowało, bo to nie jest tak, że po prostu jakiś super przyjemny masaż czy coś takiego, <noise> tylko po prostu no. od razu moje ciało stwierdziło, Patryk, to nie jest moment na przebranie naszych dziwnych traum, wyłączam cię. Jest spokoją <noise> ja i mówię, dawaj. Tak. Dźwignia zaciągnięta i Patryk po prostu zasypia, więc naprawdę ten kurs był dla mnie... Trudne, później oczywiście w różnych procesach terapeutycznych dowiedziałem się, dlaczego tak mogły być I, i teraz mogę spokojnie na takiej terapii być i też miałam okazję być już kilkukrotnie u różnych terapeutów, no i było super i wyniosłem coś z tego i po prostu te reakcje były prawidłowe, ale to też jest o może dla Was informacja, jak macie takich pacjentów, że pracujecie czasami z nimi i oni czy są zmęczeni, czy nie są zmęczeni, przychodzą rano, w południe, wieczorem, Wasza praca 5 minut i od razu odcinka. To taki... też jest pewnego rodzaju tak. taki bezpiecznik. To nie znaczy, że wasza jest tak super terapia, że go po no Właśnie kiedyś mi się wydawało, wow. że to jest bardzo okej, okay, nie? To może być bardzo ok. To może być bardzo. Tak. Okay. W zależności tego, co robisz, no nie. No. Ale to też może się kazać, że to jest dalej okej, okay, ale ten pacjent no, ma masę swoich tematów do przepracowania. Mhm. I to jest po prostu wyłączmy się, bo to nie jest miejsce ani czas na terapię mhm. dobry, no nie? Więc. Mhm. To znowu refleksja dla Was, jak to wyglądało w Wasze Możecie w komentarzu dać nam znać, czy, czy często tak macie i czy na przykład myśleliście o tym w ten sposób. Na kursie u Luka też było e, ciekawa rzecz, bo tam e, chyba świadomie pierwszy razem pokazał ktoś narzędzia kinazogiczne, ale w bardzo niefajny sposób, e, mhm. gdyż było za bardzo rzucenie jakoś na głęboko wodę. Ja dobrze wiem, że wiedza jest dobra w sytuacji, kiedy jest op i przekazana optymalna ilość w dobrym momencie. A tam było coś o, ona takiego. ona była po prostu trochę oderwane od, od reszty. Tak, tak. No. Znaczy teraz mnie to nie zdziwiło. Dalej nie robię tego w ten sposób, no nie mhm. Ale tam było coś takiego, że instruktor powiedział, że pokażę jakie fajne narzędzie, bo było coś o nietolerancjach. Było coś o nietolerancjach? Tak. I on powiedział, że możemy sprawdzić, czy pacjent ma nietolerancję mhm. związaną na przykład z laktozą, tak, tak, tak. Mocząc po prostu chusteczkę w mleku. Robił to na surogacji, pośre, przez pośrednika, tak? Nie mógł wtedy zrobić przez kogoś normalnego, to było jeszcze przez pośrednika, z tego co pamiętam. <laughs> Chyba tak. Chyba no, tak no. Gdzie po prostu przyłożył to do. Do pępka, do pępka tudzież z plotu trzewnego, jakiegoś tak. obszaru typu brzucha i się okazało, że. że Wskaźnik. Nie hamował, więc ktoś ma intolerancję. Okej, okay. daleko idące wnioski <laughs> tutaj. E, aczkolwiek no. ostatnio opublikowałeś fajne badania, bo ktoś może stwierdzić, co za brednie, co za głupoty. Mhm. A wrzuciłeś ostatnio po prostu ciekawy case dotyczący tak, nietolerancji, tak, tak, badania tak. właśnie przez kinezjologię. W klasycznej kinezjologii testuje się to w ten sposób, że rzecz, którą chcecie sprawdzić, przykłada się do brzucha, do splotu trzewnego ogólnie. Tak, akurat teraz yy, nie pamiętam, czy, czy, czy w tym badaniu to było to robione tak, to w ten sposób, tak? Tak, tak to nie było przez... w ten sposób. My okay. testujemy, jak już to przez jamę ustną i to mm -hmm. jest logiczne dla mnie, dla pacjenta. Mm -hmm. Ja się czuję też tym bardziej komfortowo, jeżeli to jest badane w ten sposób, sprawdzane. Natomiast w klasycznej, a tam to było klasycznie, to było przykładane do klatki, no nie, do klatku, do klatku brzucha. <grym> I e, skuteczność... E, no tam była zaskakująco dobra. Bardzo duża. 90 to było tak Blisko stół, praktycznie. Mm -hmm. Więc fajnie. I takie wow. Znaczy... Tak. Trzeba mieć też na to poprawkę, bo są z kolei badania, które... <gdzie>, gdzie badano jakąś trującą substancję, która była we fiolce, i w drugiej po prostu była chyba woda. I u niektórych osób wychodziło, że ta trująca substancja jest nawet całkiem super, nie? Okej. Okay. No, także to też tam dużo, dużo starsze badania. Tak po prostu yy, pa, pamiętajmy, że badając takie rzeczy, no też yy, nie można na nich polegać w 100%. Jeśli akurat, yy, no jak ze wszystkimi testami. One zawsze mają jakiś margines błędu. Mm -hmm. Nie, więc. Yy, więc też nakładajcie to na taką wiedzę, którą, którą macie I, i jeśli komuś wychodzi, że definitywnie na przykład nietolerancji pokarmowych ma bardzo dużo, no to gdzieś tam to spotkanie z dietetykiem klinicznym też będzie dobrym pomysłem, nie? Tak, 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 bo no. tutaj jakby my też wiemy, jak to się myśli w kategoriach, jak dużo rzeczy przy takim teście może pójść nie tak. Dużo. Do tego jest dużo. dużo, więc też jakby widzę takie, widzę takie badania. a Wiem, że to po prostu naprawdę to jest... Z... Trudno robić z się po próbą tak mhm. u randomowych osób. Tak. Bo tu jest świadomość terapeuty bardzo ważna, świadomość pacjenta tego, co chcecie sprawdzić, w ogóle mental, mindset, masa rzeczy ma mhm. na to, ma na to tak. wpływ. Na pewno doświadczenie terapeuty mhm. ma tutaj bardzo duży wpływ. Tak. No. no i też nie byłbym zwolennikiem, żeby akurat przepisywać pacjentom leki. Nie, 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 no bo nie, my nie, tego nie, nie robimy, my ale po prostu to, robić, to, to się tylko odnoszę do klasycznej okay. kinezjologii, bo na pewno się z tym spotkacie na różnych kanałach gdzieś tam YouTubeowych, że można przepisywać pacjentom leki na podstawie testu mięśniowego. Jak dla mnie to, to już jest mocne. Tak, znaczy I tylko I, i bym się testu, na to nie zdecydował. To jest dużo za mało, mhm. bo tam jednak porządny wywiad, tak. porządna rozmowa. A wiedzę na temat tego, co można łączyć, czego nie powinno się łączyć, bo to też jest dość, dość istotne I, i dopiero być może korzystając z tej wiedzy, dorzucić jeszcze dodatkowy element, jako taki element dodatkowy, test, żeby sobie ocenić. No to byłoby też ciekawe, nie? jakbyś no, szedł as... do internisty i by ci dobierał antybiotyk na podstawie testu miejsca. E, tak, nie znam tego internisty, ale już taki kardiologa byśmy znaleźli. <laughs> kardiologa, tak. <laughs> tak, więc, tak, więc może coś w tym fajnego e, będzie. Ale tak czy inaczej, wracając do tutaj naszej rozchminy, to było miejsce, gdzie e, spotkaliśmy się jakkolwiek, no nie, co prawda głęboko ale z takimi testami kinezjologicznymi to było fajne. Mm -hmm. e, dobra, dalej słuchajcie, idąc sobie tym e, tokiem rozumowania... E, to mi dość dużo dało, tak naprawdę, jeszcze no później zdąpienie się w te nurty kinezologiczne. Jedną z pierwszych rzeczy, no, oczywiście oprócz takich, że tam pojawił się kiedyś Touch for Health w ogóle, mhm. czy były czytania na ten temat, jakieś publikacje, których nie było dużo, dalej nie ma dużo, ale coś już jest fajnego, to z takich innych szkoleń, które też pokazały mi, że ta praca, tak samo jak krzyżowa Nie jest do końca tak, jak mi się często wydaje, i można stymulować jeszcze w specyficzny sposób ciało pacjenta. To był na przykład cały kurs PDT-u, który miał swoje plusy i minusy, ale z plusów na pewno jest po prostu pokazanie możliwości, że to czasami można zrobić w bardzo ciekawy sposób. Ja na początku oczywiście, jak to w większości szkoleń? Jak idziesz na szkolenie, to jesteś zafascynowany po prostu jakąś metodą. Mhm. I, I wszyscy pacjenci wydaje się, że pójdą w ten sposób. Jest je zafascynowane, proszę wiedzieć, instruktora. A później okazuje że życie nie jest takie kolorowe jak na szkoleniu i z pacjentami pracuje się na naturalnie niż z osobami typu kolega z ławki, a szczególnie który nie ma specjalnie dużo problemów, no tak. <laughs> który nie myśli w kategoriach muszę iść do terapeuty, bo nie wytrzymam z bólu. <laughs> no. to, a to się okazuje, że nie do końca to wyglądało. Później, zatapiąc się jeszcze taką wiedzę fizjologiczną, okazuje się, że często te podstawy praktyczne, na których na przykład e, wspomniany kurs się opiera, nie do końca są prawdziwe stricte. Bo głównym założeniem jest tak naprawdę bocowanie receptorów konkretnym jednym metodą, stricte, założenie, że te receptory są. E, multimodalne. Tak, multi, multimodalne, więc się okazuje, że tych możliwości jest więcej niż to przedstawionych. Co by się okazało, że bardzo fajne były narzędzia do poszukiwania miejsca, mhm. a, które na początku korzystałem z nich mocno, teraz, teraz trochę rzadziej, bo troszeczkę inny temat mi się bardziej spodobał. Natomiast y, okazuje się, że szukanie spoko, same bodźcowanie już jakoś mnie do końca nie przekonało. Miałem fajne efekty terapeutyczne tam i, i korzystam z niego dużo. Teraz myślę, że korzystam w 10, może 20% w zależności od tygodnia, jeśli chodzi o o ale ale szkolenie na pewno było ciekawe pod kątem, znowu, pokazania możliwości i komunikacji z ciałem pacjenta. To było fajne. Znaczy, ja jak mam mówić źle, to może nie będę nic mówił? Nie e, no nie, jakby wiesz, jakby e, tak. Na, na pewno jest sytuacja taka, że są. E, bo tu też. To mi się nie spod... Wcześniej się to nie zdarzyło, mm -hmm. no nie? Bo zawsze jak myślałem po prostu o szkoleniu, to myślałem o pakiecie typu Firma organizuje, instruktor, wiedza, A tutaj trzeba to rozgraniczyć, no nie. Trzeba to rozgraniczyć, bo a, wiesz, tak, to aczkolwiek u mnie tych doświadczeń. <grym> y, nawet po ich sumowaniu nie wychodzi to bardzo mocno na plus, także. Okay. Zostawmy to w ten sposób. Po tak? prostu zostawmy to tak. w ten sposób. Ja, ja tylko dodam teoretycznie jakby taką, taką rzecz, bo a... trzeba się po prostu przekonać w własnym przykładzie. Więc też możemy po prostu zrobić tak, że e, w komenta komentarze są dobrym miejscem mhm. Dlatego do Myślę, że sporo osób, które nas oglądają na były albo wybierają się, więc mogą coś fajnego tutaj napisać pod tym kątem. E, natomiast e, o rzeczu, która na przykład warto byłoby tutaj zaznaczyć, dlatego że e, często jest tak, że gdzieś tam rzeczy, które my robimy mhm. e, są e, jako taką e, alternatywą dla konkursu to może warto by zaznaczyć, no nie, mhm. w tym momencie, że, że na przykład nit, który prowadzimy i, i w sumie z którego chyba korzystam naj, najczęściej w gabinecie, najwięcej, tak. na 100%, to jest tak naprawdę w ogóle coś innego. W ogóle. Wiesz, w ogóle tak. coś innego. Dlatego, że tak naprawdę te, te, te narzędzia, które... Wydaje mi się, że jakby nit jest trochę bardziej zbliżony do stricte fizjologii i, i, i nie narzuca takich, wiesz... A mocnych... Znaczy no przede wszystkim nie jest taki hermetyczny. Jest, tak, bo tam jest tak naprawdę o, to, to też jest słuchajcie, to jest taka informacja też, jakby dla was, która mi dużo dała e, i taka rozkwina, że rzeczywiście jak e, instruktor na przykład, albo szkolenie jest takie mocno sprecyzowane na konkretne dobrze wykluczające każdą inną metodę terapeutyczną, mm -hmm. to nie jest dobre akurat. Nie, to nie, to bo w ogóle nie... ja mam takie zdanie, że jeśli ktoś na jakikolwiek temat wypowiada się, że albo robisz to w 100%, dokładnie tak jak ja ci pokazuję, no albo w ogóle masz nic nie robić, bo inaczej twoja terapia jest nic nie warta, to moim zdaniem z takich miejsc się raczej powinno uciekać. Tak, więc słowo jak gdzieś tam widzicie na różnych szkoleniach, które pada często to nic, nigdy albo zawsze, to to, to od razu powinniście mieć w głowie, że mm, raczej trzeba było tak stanowić. Tak, tak, więc duży plus na pokazanie możliwości innej pracy, kompletnie, często zmiany myślenia, tak samo jak krzyżowa więc tam znowu, jak jesteś fizjoterapeutą, który pracuje manualnie, idziesz sobie czy na czaszkowo-krzyżową, czy na PDTR, to się okazuje, że okej, okay, to ta praca może wyglądać w ogóle inaczej jeszcze, no nie? Mm -hmm. Więc to jest akurat, myślę, że na duży plus taki takiej no nie? Że po prostu pokazuje ci możliwości. Docelowo powinno być tak, że zrób z tego, co chcesz, wybierz elementy, które ci się podobają i wpleć do swoją pracę na korzyść dla pacjentów, bo jakby kluczowe jest to, żeby twoi pacjenci się po prostu leczyli, le regenerowali i, i tak dalej. No, więc to było fajne, ale myślę, że o tutaj też ciekawa opcja, bo to też pokazało, że e, bo PDTR, tak samo jak tutaj e, NIT, czy Energetyczną, o którym za chwilę będę mówił, czy, czy tat 4 one bazują na prostych testach tańczości mięśniowej mhm. jako fundament, i na nich jest nabudowana cała filozofia. Stricte. I, i to akurat pokazało, że te testy są fajne. I można je wykorzystywać na wiele sposobów różnych, co też czynimy aktualnie bardzo mocno. I to też jakby zmusiło mnie do takiej eksploracji typu, hmm. ciekawe, czy, 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 czy w Polsce i na świecie jest dużo takich metod opartych na e, założeniach kinezjologicznych. No i się okazało, że masa, z tego olbrzymia, duża ilość, okay. niestety w Polsce nie aż tak duża, jak pewnie no byśmy chcieli. Ale na świecie jest troszeczkę więcej, a z racji tego, że aktualnie sytuacja wygląda tak, że można robić też coś zdalnie. To, opcji no to super. jest sporo. To jest super. Oczywiście, jak znasz podstawy, no nie? Bo mhm. wyobraź sobie, że robisz sobie nawet taki wiesz kurs Touch for zdalnie. A nie, masz, nie wiesz o tym w ogóle no, no, nic, no, nie? no To byłoby ciężko. To byłoby ciężko. To są takie osoby, które na przykład a, w ogóle nie miały styczności z ludźmi, w, żadnej kompletnie i dostałby nas neurokulano i chciałby je zrobić. Mogło być ciężko, no mogło być ciężko ciężka sprawa. Fajną historię teoretycznie, która miała miejsce jakiś czas temu, to była nasza przygoda z Drotu Kalwajt. To, był no, touch for health. to było zabawne. To był niby touch for health. Ale wiadomo, że nie. No taki, powiedzmy, trochę skrojony tak. na, na nasze potrzeby. Sytuacja była ogólnie z... <grym> zabawna. Bo wiesz, teraz tak myślę, bo <grym> ty tak. mówisz o tych, e, zacząłeś o atmosferze, mówisz o tym, jak e, Twojej pierwszej Szyków że atmosfera była taka fajna i tak dalej. Tak. To, to ja mam takich, dużo takich śmiesznych rzeczy, np. o Dorota i powiemy, czy na przykład Rafał Ryzak, którego wymieniałem na początku, gdzie szkolenie z MTG, ja moje pierwsze. To było dla czterech osób w moim mieszkaniu. No tak. Bardzo zabawna, zabawna historia. To teraz jest praktycznie to niemożliwe do no. zrealizowania. No tak. Ale tutaj też sytuacja była bardzo podobna. A to była sytuacja, bo to szkolenie było po prostu co prawda nie w mieszkaniu, bo mamy też salę szkoleniową stricte, <laughs> ale dla nas dwóch. Więc też, <laughs> tak. też zabawnie. Tak, to tak, się tak, bo To zdarza, się tak tak to odbywało w, w momencie, kiedy niespecjalnie, niespecjalnie odbywały się szkolenia. Tak. I, i, I to była taka sytuacja, że, że miałeś też szkolenie zrobić sam ty. Tak. Bo my czasami z matkiem dzielimy się po prostu w ten sposób: zobacz coś ciekawego tam, a coś się będzie fajne pogadamy, sobie Pogadamy, po przegadamy sobie, mhm. a potem jak będzie fajne, to rzeczywiście drugo sobie zrobi. Mhm. A jak nie będzie fajne, to po prostu nie będziemy siedzieli tam razem. Tak, no, nie? To, to zostawiamy. A ten też temat, nie mamy jakiejś no. specjalnej presji czasu, żeby się nauczyć czegoś, teraz już i koniec, no, nie? no bo mhm. jakby narzędzia, które wykorzystujemy, na przykład są zadowalające, satysfakcjonujące, więc czy ja się nauczę tego teraz, czy za pół roku, czy za rok, nie ma to dużego znaczenia. I, I to była taka sytuacja. Może Ty powiesz, bo to ty byłeś no tak, wiesz, tak, tak, bo to w ogóle idei. było tak. Bo był umówiony, umówiony termin tego szkolenia i na niego była stosunkowo nieduża grupa, bo to było w ogóle na początku pierwszego lockdownu, chyba, nie? Tak, tak, bo to był, to był dokładnie marzec 2019 był lockdown, tak? Ja nie wiem w tym, ale tak, Na pewno no generalnie 2020, to był nie ten rok, tylko tamten. Tak, Dobra. Dawien, dawien dawno. no i okazało się, że po prostu jakby panika w związku z tą sytuacją, gdzie wtedy po prostu było po kilka zachorowań dziennie, była tak duża, że po prostu cała grupa zrezygnowała z tego szkolenia i właściwie byłem jedynym chętnym, który chciał się realnie spotkać i coś zrobić. No i jakby Dorota powiedziała, że ona jakby i tak ma wtedy ten czas wolny, no bo miało się normalnie odbyć szkolenie. Yy, więc, więc możemy sobie to przećwiczyć. I żebym ja po prostu wziął kogoś, na kim mogę sobie coś potestować, no to będzie fajniej. No więc yy, odezwałem się po prostu do ciebie. I wie, opie, że może co, coś po prostu porobię Jaki masz pan na jutro? Jakby wiesz. Nic hmm. takiego. <laughs> Czego nie da się odkręcić? <laughs> Tak, i, i, no. i po prostu dzięki temu udało nam się zrobić bardzo prestiżowo, bardzo fajne szkolenie, z dodatku skrojone na nasze umiejętności, bo, bo inaczej musiałbym to robić z grupą, która nawet nie byłaby grupą fizjoterapeutów. Mm -hmm. no, to, to po tak. prostu tak, bo też te szkolenia Touch for Health są jakby dla wszystkich, nie? Mm -hmm. I, I może każdy wziąć w nim udział, nawet jeśli nie ma zielonego pojęcia o, o pracy z ciałem, no bo to też jest zupełnie coś innego, no to nie jest fizjoterapią, mówmy tak. się. Więc my już umiejąc test mięśniowy, mając obeznanie jak, jakiekolwiek w kinezjologii, no okazało się, że możemy sobie tą wiedzę. W Płonąć też dosyć szybko, no i nauczyliśmy się też, no znacznie więcej wtedy od Doroty niż tylko samego tego Touch for Health. No i gdzieś tam później sobie tą naszą przygodę też kontynuowaliśmy, już w trochę większej grupie, nie? Tak, tak, bo zrobiliśmy sobie właśnie to, a zrobiliśmy też tak zwany to było fajne, bo pokazał też znowu inne możliwości, jeszcze inne Także, możliwości wow, że w, tak? w ogóle już... to można jeszcze mhm. zrobić w inny sposób i rzeczywiście ta komunikacja z może być bardzo, bardzo ciekawa, bardzo subtelna. Ja tutaj dodam właśnie taką rzecz, że. To, to jest akurat i plus, i minus tego szkolenia że jest dla wszystkich, no nie? Minus jest taki, że czasami przychodzisz po inne rzeczy, i te pytania, które padają, i to jest normalne dla osób, które nie praktykują na co dzień pracy z ludźmi, mm -hmm. e, mogłyby dla ciebie się wydawać takie bez sensu przecież, jakby ty to wiesz i tak dalej. Więc ten, ten poziom może być bardzo grupy wysoki albo też bardzo niski, mm -hmm. e, ale genialne jest po prostu to, że e, może każdy dowiedzieć się fajnych rzeczy o funkcjonowaniu swojego ciała, no nie? Jakby ten próg wejścia na tach jest bardzo niski. Tak. Bo wystarczy po prostu, jesteś otwarty, jesteś chętny, masz czas, trafiłeś na akademię kęzyjologii, super. To jest dobra, dobra opcja, więc jakby ktoś nie był fizjo i chciał się czegoś tego dowiedzieć, to będzie dobre. A przy okazji spotka tam różne osoby, bo akurat my co prawda robiliśmy ten kurs we dwóch, a później troszeczkę w większej grupie też terapeutycznej, ale tam się przewijały czasami po prostu gdzieś tam lekarze, terapeuci, masażyści, trenerzy. A naturoterapeuci. Naturoterapeuci, więc. Tak. A i osoby w ogóle niezwiązane z branżą. Tak. I, I co ciekawe, na takim szkoleniu generalnie wszyscy startują z jednego pułapu, mhm. bo doświadczenie w byciu fizjoterapeutą wcale nie sprawia, że umiesz to lepiej. Tak. Po prostu nie. Dokładnie. Dla mnie tam było bardzo dużo nowych rzeczy, bo ja na przykład w medycynie chińskiej jestem bardzo zielony. Mhm. Podejrzewałem, że po prostu osoby, które się interesują zdrowiem na poziomie amatorskim, mogą wiedzieć więcej na ten temat, bo mnie to po prostu nigdy gdzieś tam nie interesowało. Mhm. No i tutaj, jak się nagle pojawiły koncepcje związane z pracą na przykład na meridianach, mhm. no to ja wiedziałem, że coś takiego jest, ale na przykład ich gdzieś tam przebieg, jakaś forma pracy z nimi. To była dla mnie zupełna nowość. Nie? Tak, a więc to było fajne. No i de facto z naszej tutaj wtedy współpracy z, z Dorotą, bo oczywiście później zrobiła dla nas jeszcze autorskie szkolenia jeszcze autorskie szkolenia, i powstała tak książka energetyczna, która też jest największym plusem tego szkolenia jest znowu pokazanie możliwości, no nie? Mhm. że to jest naprawdę praca z ciałem, jest taka, nie, może być niestandardowa i, i te problemy, z którymi przychodzi u nas pacjent, to one są. Bardzo wielowymiarowe, że to, że tam boli go te kolano, to nie jest tylko staw kolonowy, to nie jest tylko mięsień powięziowy, to nie jest tylko przebieg merdienowy, to nie może być, musi być tylko jedzenie i to jest rzeczywiście coś, na czym opiera się triada zdrowia. Konkretnie, że i struktura, i jedzonko, i chemia, i emocje, to wszystko daje pewne kombo i praktycznie w każdym um, problemie, z którym przychodzi pacjent, jest zawarta Mała część tego tej triady. Czasami ona może być bardziej strukturalna, jednocześnie mniej zaburzeń chemicznych dysfunkcja powodować, bo często jest tak, że po prostu zmieniamy żywienie, się okazuje, że kolano już mnie boli, boli mniej. Ten ból jest znośny, a jeszcze nie nawet był nieznośny. Mhm. Tak? I tam czasami jest konkretne ładunek emocjonalny praktycznie w każdym urazie, w każdym bólu, w każdym problemie, bo jednocześnie boli nas, więc coś nam utrudnia, więc coś, czegoś nie mogę zrobić, to tak, No i tak na, dalej. Nawet na temat samej tej sytuacji i tak zawsze mamy jakieś przekonania. Tak. Yy, I często jest jakaś sytuacja, która się wiąże z tym konkretnym urazem. Możemy też mieć pewne obawy w związku z tym, jak to dalej będzie funkcjonować. No więc, generalnie, zawsze w tą naszą percepcję bólu yy, emocje są jakoś zamieszane. One mogą być po prostu bardziej bądź mniej istotne, yy, w zależności od tego, jakie my mamy w ogóle nastawienie. No i w jakim staniem jesteśmy, jakby wyjściowo. No bo tak będziemy mieli kogoś, kto, powiedzmy, ten jego poziom lęku. W życiu codziennym jest wyższy, no to powiedzmy, dosyć błachy uraz może być dla niego subiektywnie dużo większym problemem niż dla kogoś, kto, kto jakby tutaj, no jakby, jakby to powiedzieć, no jakby nie, nie cechuje go taki lęk w codziennym życiu. Po prostu ma dużo większy poziom sprawczości, mm -hmm. jakby kontroli nad tą sytuacją i może sobie wtedy pomyśleć, no dobra, no generalnie, no to ten trochę poboli, pójdę do terapeuty, zrobimy to i, i, i będzie okej, okay, nie? No, dokładnie tak jest. Zresztą teraz sobie tak pomyślałam w tych kategoriach, że to, czym w sumie my się zajmujemy głównie i, i ten podcast będzie miał takie brzmienie, to jest po prostu pokazanie możliwości pracy. I, i w sumie mm. tak jest, że, że często w szkoleniach, które gdzieś tam organizujemy, też pokazujemy możliwości i później nawet ktoś może w jakimś konkretnym kierunku iść, bo już widzi, OK, to jest fajne, i ja chcę iść w tak, a nie inaczej, no nie? Mhm. a że wychodząc od nas wie, że te możliwości są różne. Oczywiście mamy swoje preferowane modele terapeutyczne, ale wiemy, że na szczyt typu zdrowie można wejść od wielu stron, tak. więc tak to, tak to wygląda. No właśnie, bo ta nasza praca jest taka, yy, myślę, że tak czasami my nawiązujemy do tego, że lubimy taką pracę, która jest po części taka logiczna, matematyczna, nie? że coś z czegoś wynika i, i dzięki temu mamy gdzieś tam fajne umiejętności, no ale to tak naprawdę też w ogóle praca terapeuty jest po części taka artystyczna nie? I, mhm. i potrzebujemy też jakby rozwijać tą naszą część, no bo znowu w terapii dosyć ważna jest intuicja, nawet do tego, żebyśmy umieli sobie coś logicznie, w cudzysłów tutaj, Policzyć, co jest dla pacjenta najlepsze, no ale jednak jakiś poziom tej empatii, poziom jakiejś kreatywności, twórczości yy, też pomaga nam i trochę łączyć te kropki, ale mhm. też nadać im pewien jakiś taki koloryt, jeden spójny, yy, ciekawy obraz. Tak? tak jak artysta też no, potrzebuje warsztatu technicznego, żeby umieć namalować obraz, ale to, jak on to zrobi, jak tutaj wyrazi tą swoją ekspresję, no to już jest ta jego. Jego kreatywność, więc myślę, że po części ta nasza praca też taka jest. Tak, i widzisz, ja zacząłem się zastanawiać, bo na przykład jak się pokazuje, że idziesz w ten nurt bardziej, albo tylko w nim, że nie idziesz rzeczowo krzyżowo i tam jest protokół 10 kroków i, i twoja praca ma wyglądać praktycznie zawsze tak, to ja już od razu wiesz, o, tutaj odsuwam się już, nie chcę, nie chcę tak pracować, albo jak masz. Wtedy też na przykład i pracujesz tylko z prytowymi e, dysfunkcjami przez konkretne bodźcowanie i e, tutaj pracę na receptorach sparowanych, i Twoja praca ma wyglądane tylko tak, i to się jakiś schemat tego robi, to ja też mówię: O, to, to już to już mi się nie podoba, no nie? Mhm. Więc takie narzucanie pracy ewidentnie nie jest. A tu taka, to chyba jest chyba temat, który aktualnie najbardziej mnie kręci, czyli taka, e, taka terapeutyczna virtuozeria trochę, no nie? że znasz nurtę, tak wiesz, jest. co chodzi, no, no ale grasz ze słuchu, no nie? Przychodzi mhm. pacjent i coś panu ładnego zagram, no nie? Dla pana specjalnie. No właśnie, nie? Tak, to jest... no, nawet, jak, nawet jak mamy muzykę, czasami jest... To, to też widać, jak się niektóre zespoły gdzieś tam zmieniają na przebiegu swojej kariery, są czasami osoby, które technicznie potrafią świetnie grać, a potrafi nie, nie potrafią się odnaleźć w jakimś zespole. I po prostu lubisz jakąś jedną płytę, wychodzi kolejna, gdzie się zmienia nie w wokalista albo gitarzysta, i myślisz, nie, to ja już tego nie, nie dam rady, tego tak. słuchać, nie? Ja, ja też zauważyłem, że po prostu moje, moje koncerty dla pacjentów na wyglądają tak, że zaczynam grać taką jedną melodię, zawsze to samą, no nie? Że zaczynam grać tą samą melodię, a później po prostu, wiesz, poczuję ten flow i po prostu, wiesz, jedzie I już jedziesz w solówkę. Trzeba solować, no nie? Ale ten początek jest taki, że wiesz, ty posiadasz na koncercie i mówisz, dobra, to ja z dwóch stron zagram pierwszy, no nie tak? I zawsze to jest, co wiesz, podoba się na no nie ludziom, coś takiego, wiesz, konkretnego, zresztą od hita, jakiegoś takiego, które oni znają, a później po prostu ich bo się okazuje, ja że znasz więcej <laughs> piosenek, niż oni myśleli. Więc no tak. tak to wygląda. Więc nam się temat zrobił taki spontaniczny. Pod kątem jakby okazuje się, że najfajniejsze szkolenia są takie, gdzie ktoś się pokazuje możliwości. Byłoby idealnie, gdyby cię nie starał się zamknąć w jakimś konkretnym modelu postępowania. Byłoby to cudowne. I, i, I to jest jakby największy minus y, kursów, kiedy ktoś stara się za wszelką cenę narzucić tylko i wyłącznie jeden model pracy i tych kursów w moim życiu było kilka. No nie? Bo na przykład ja też robiłem kursy tropie manualne i tutaj według Kaltenborna i, i tam się okazuje, że to, to jest słuszny model pracy, jeden. Y, czy wspomniany PDTR, tutaj, czy ewentualnie były jeszcze warianty pracy e, choćby e, Radka Słodowskiego, który też było fajnie, fajnie, to mi się bardzo podobało i sam postać Radka super, ale tam często po prostu znowu jakby takie narzucanie i algorytmy algorytm. postępowania. Mm -hmm. To ja wiem, że wielu osobom to podposowuje i to jest super i na pewno znajdą cudownych pacjentów dla siebie, którzy po prostu przyjdą do nich i którzy też chcą takie algorytmy postępowania mieć na terapii, mm -hmm. natomiast do mnie to nie do końca stricte Przemawia, gdyż tak. w moim gamelecie widać, że to po prostu nie działa. U mnie to nie działa. Mhm. Więc. No, no właśnie, no bo generalnie zawsze też model terapeutyczny musi być bliski naszej filozofii pracy. Tak, nie. Dlatego tutaj właśnie te też, jak mieliśmy wymienić. W sumie to powiem o jednym, jednym szkoleniu, które Świeżynka w, tym, w, tym roku, w tym roku robiłem. I, i to był po prostu też powrót, bo to było któreś szkolenie u tego samego instruktora. Mam na myśli Marcina Szkolińskiego, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam. I, i po prostu przez wszystkie szkolenia, na, na których miałem okazję u niego być, tym razem to było akurat. Ginekologia w takim osteopatycznym wydaniu jest zupełnie pracą nieschematyczną, nieszablonową, i tutaj też Marcin jest jako praktyk bardzo otwarty na różne formy pracy. Ma swój styl, ale też bardzo to podkreśla, że powinniśmy za każdym razem używać całej wiedzy, jaką, jaką mamy, i po prostu, że to polega na łączeniu kropek. Tego, co, co już mamy, i ewentualnie nakładanie na to tak naprawdę bardzo prostej terapii, bo tutaj też to, co mnie zawsze cieszy na, na tych szkoleniach Marcina, że ten warsztat techniczny jest bardzo prosty. Tam nie ma technik, które no, wymagają wiesz, długiej rzeźby, uczenia się tego po prostu miesiącami, żeby ta technika zaczęła ci łatwo wchodzić. Tylko to jest coś, co po prostu zobaczysz sobie. I myślisz, że to jest bardzo fajne, łatwe, podoba mi się. I, I później tylko tak naprawdę chodzi o zrozumienie tego, dlaczego tak to działa, i, i właśnie na, nauczenia się, u których pacjentów w jaki sposób mniej więcej to może działać, i później żadna terapia nie wygląda tak samo. nie? Tak, i ja też pamiętam, bo u Marcina co prawda dobrych kilka temu robiłem szkolenia z terapii zresztą z Tobą i mm -hmm. z punktów spustowych i to naprawdę były dobry szkolenia ten moment i mi się dalej e, te techniki e, oczywiście zdarza wykorzystywać, e, które gdzieś tam Marcin nam, nam pokazał. One rzeczywiście były proste, no bo okazuje się w praktyce, przynajmniej mojej, myślę, że tutaj za Ciebie też mogę powiedzieć, że e, stricte wykonanie technik jest stosunkowo proste, mm -hmm. bo często proste narzędzia typu Technicznie, masażek głębokich, terapia na, na punkty spustowe, prosta praca na jamy brzusznej daje spektralne efekty, ale trzeba wiedzieć, kiedy dokładnie co zrobić, i się okazuje, że u pacjenta z podobnymi objawami, typu, no nie wiem, nawet jak mam wizeralne objawy typu zgaga refluks, to się okazuje, że u jednego ja fajnie bym pracował z jamą brzuszną, a mhm. u drugiego wręcz przeciwnie, bardziej składko no nie? Dokładnie tak. Więc tutaj też kluczowa jest ocena, kiedy, co warto robić i to najczęściej ocena, którą ja wypluję po pogadaniu z pacjentem, po ocenie wzrokowej, po ocenie manualnej, po wykorzystaniu testów i po prostu ja będę widział, ok, u tego pacjenta mhm. bardziej klata teraz, potem może ja mam brzuszna, u tego klata fajnie wszystko działa, ale ja mam brzuszna w ogóle, więc ja pracuję e, tam, więc tak. znowu, tak? Ale widzisz, nam pasuje to a Marcin'a podejście, bo znowu tam jest więcej niostyki, więcej rozkminy, więcej umiejętności mhm. miękkich niż samej pracy manualnej. Tak. Tutaj też chciałem jakby podkreślić to, żeby ktoś tego y, nie, nie odebrał y, źle, że te, to, że te techniki są proste technicznie to Mam na myśli, że one nie wymagają jakby kilku kroków do tego, żeby zrozumieć jakby tą jedną technikę, ale z drugiej strony one wymagają faktycznie przećwiczenia pod, pod okiem jakby instruktora i jakiejś praktyki, dlatego że do nich potrzebna jest no, powiedzmy jakaś w miarę uczciwa palpacja mhm. i po prostu nauczenie się tego, jak należy się z tą tkanką obchodzić. Nie? Więc może też dla nas jest to bardzo proste, dlatego że my już też. Latami z tymi pacjentami pracujemy i po prostu już tych ciał dotknęliśmy naszych pacjentów całkiem sporo, a myślę, że na początek dla kogoś to też mogłoby być trudne, faktycznie. Nie? Więc ten warsztat techniczny no, u nas też no, uważam, że jest, jest jakby cały czas ważny i, i że tego się gdzieś tam powinniśmy uczyć. Z tym, że on po prostu z kolejnymi latami przychodzi coraz łatwiej i gdzieś tam też miałem na początku swojej drogi coś takiego, że uczyłem się, no bo na techniku masażu uczyłem się rzeczy, no umówmy się, prostych, nie? Później gdzieś tam mi się wydawało, że te, technik, że te, te rzeczy techniczne, nim one bardziej są skomplikowane, tym są lepsze, więc duży nacisk na jakieś krótkodźwigniowe manipulacje, które po prostu uczysz się miesiącami, one ci nie wchodzą, że to będzie fajne, i później ze zrozumieniem tematu i z lepszą palpacją nagle się okazuje, że taka prosta technika, ale zrobiona z dobrym czuciem, w dobrym miejscu, przynosi bardzo fajny efekt. Tak. tak. Ale to po prostu znowu wymaga to wiedzy na ten temat i po prostu ćwiczenia, 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 ćwiczenia i tak dalej, no nie? Tak, co Ubie. się robi po prostu samo, kiedy pracujemy z pacjentami prostu. w sposób świadomy. Dokładnie. Tego, że jesteśmy tu i teraz, a nie myślimy o tym, że wieczorem, jutro w przyszłym roku będę robił zupełnie coś innego, nie? Tak. Ja to sobie tak myślę, oczywiście, bo w sumie plus tego, ten te, te nasz rozmowy jest taki, że znowu pokazywam różne jakby możliwości pracy, bo te szkolenia, które mieliśmy, one są diametralnie różne. Tak. Mm -hmm. a, i instruktorzy, którzy prowadzą, są kompletnie innymi e, osobnikami, pracującymi w ogóle inaczej. Natomiast e, plus jest taki, że w sumie tak naprawdę ta terapia, którą e, my robimy, czy, czy wy robicie, to się okazuje, że ona jest tak jakby sumą wszystkich ludzi, których spotkałem na swojej drodze. E, od którego, od jednego wzięłem jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte sam sobie wymyśliłem, mhm. no bo też oczywiście jestem osobą myślącą i jednocześnie czasami można sobie wymyślić technikę na potrzebę. No pewnie. Na potrzeby chwili, w sumie głównie o to chodzi. I okazuje się, że tak wygląda terapia, że później każdy ma swoją taką, jakąś konkretną wizję pracy do zaoferowania pacjentom. I w sumie tak naprawdę szkolenia, które czy na przykład my robimy, no oczywiście, ja zawsze chciałem mieć w ofercie szkolenia, które rzeczywiście pokazują, jak ja rzeczywiście w gimnecie pracuję. I Także to jest fajne. Mamy dwójkę takich dzieci. Mamy dwójkę takich dzieci. Oczywiście w nich nie jest wszystko. no niebo, jakby jest to też niemożliwe za bardzo, żeby to, mhm. to spiąć, bo tak jak mówię, te techniki często one są tworzone na a, potrzebę danego momentu i ta terapia jest czasami bardzo niestandardowa. Natomiast rzeczywiście myślę, że w tych dwóch warsztatach, które gdzieś tam a, mamy do zaoferowania, mówimy teraz głównie o, sta o stacjonarnych rzeczach. Mhm. To jest takie, myślę, że mocne 80% jak moja praca rzeczywiście wygląda mhm. w, tak. w gabinecie. To tak to by wyglądało 80-70, no nie, bo tam jeszcze czasami akurat. Coś mi się zdarza, jak kogoś poinstru poinstruować ruchowo, a tego w ogóle na kursach, które prowadzimy, nie mm. ma, no nie? Więc mm -hmm. powiedzmy takie 780, Gdzie jedno z takie bardziej dla osób strukturalnych, początkujących. No, no tak, też zwłaszcza też takie rekomendowane tym osobom, które nie miały specjalnie dużo może możliwości przepraktykowania niektórych rzeczy, bo też wiemy, że to jest y Zmora obecnego systemu nauki, zwłaszcza teraz dużo osób wylądowało na zdalnym nauczaniu, co tak, jest w ogóle żartem. Tak, tak, tak. I się okazuje, że Wiesz kontakt co? z tym ludzkim ciałem jest po prostu żaden. Ja pamiętam, jak był kiedyś taki moment, gdzie my też byliśmy przeciwnikami tego lat temu z siedem jakichś kursów masaży online. Było mhm. coś takiego, i wtedy po prostu cały świat się w ogóle oburzał. Pewnie łącznie z nami, no nie? Że jak to się da zrobić, a teraz się krezy, że studia online, no problem. Spoko. Z fizjoterapii na... Żaden problem. Znowu na, na potrzeby chwili. Tak, da, da się zrobić studia z fizjoterapii online. Nawet jak można już chodzić, bo już pandemii nie ma, na to w sumie po co? Przecież zróbmy dalej zajęcia. Tak. nami kalpację niezdalnie. No właśnie, nie, więc teraz znowu zależy, o, o, czym, o czym mówimy. Bo ja nawet, jak, zwłaszcza jak byłem na, na magisterce, to, to myślałem, że Jezu, tutaj jest dużo takich rzeczy, że jakbyśmy je zrobili online, to nawet fajniej. Tak. Ktoś by to wziął no... raz, nagrał, ja bym sobie to w domu obejrzał i może po prostu jednocześnie bym sobie smażył pierogi, robił coś innego, słuchał jednym uchem i, i naprawdę na to samo by wyszło, mhm. moim zdaniem. A tak w dodatku musiałem tam być. Tak. Więc po części osobom, które teraz studiują, to trochę zazdroszczę, tylko tego elementu teoretycznego. No bo z drugiej strony mamy też te zajęcia praktyczne. Czyli to ta cała klinika, która gdzieś tam była na, na szpitalu, ten kontakt z pacjentem, no, który jest no, umówmy się nie, nie do zastąpienia. No. Tak, nawet... nie, nie możemy się nauczyć zrobić dobrego masażu bez dotykania pacjenta. Nawet jak po prostu sytuacja wygląda tak, że nie wykorzystujemy tej praktyki w takim stopniu, jak było to przedstawione na zajęciach praktycznych, na studiach, to i tak jest po prostu nierozerwalny element umiejętności komunikowania się z, drugim osob z drugą osobą. Mm -hmm. Trochę a obycia się po z tym, obycia się z ludźmi, no nie? Obycia się z ludźmi i to jest po prostu coś, co studia dają i jest super. W ogóle studia są po to, żeby nazywać relacje różne, mm -hmm. choćby z pacjentami na, w szp na szpitalu, no nie? I rozmowa z nimi pod kątem priorytetów terapeutycznych, prowadzenia terapii, wizji, tego wszystkiego komunikowania, tego wszystkiego, to jest po prostu super. A więc na tym elemencie zawsze warto się na studiach e, mocno skupić. E, i, dla osu, i, I w ogóle to, ten MTG, który sprawdzimy jest, jest o, o, te, o tyle plus, że to jest niekoniecznie to musi być kurs, który podpasuje wszystkim, bo tam znowu trzeba myśleć, jest dużo gdzie na przykład ja się wcześniej spotkałem na innych warsztatach, ale to jest coś, co na przykład no, nam leży po prostu. A my mówisz o NIT teraz. Mówię teraz o jeszcze o MTG, bo tam też MTG. jest dużo no nie? Jest. Bo były też inne kursy, z których ja byłem mega zdolny, które zrobiłem i wymieniłem je na początku, natomiast y, tam były takie elementy, które mi na tamten moment brakowało, no nie? Mhm. No więc stwierdziłem, że może dorzucić protokół palpacyjny, może więcej analizy posturalnej, może być gdzieś tam, te Teraz, na przykład, na, na, na tym, na, y, na MTG nawet mamy jakby taki wstęp do testów toniczności mięśniowej, mhm. która oczywiście. Wychodzą mocno, mocno poza temat, ale my chcemy ludziom pokazać możliwości, jakie teoretycznie daje diagnostyka funkcjonalna. Stricte. W tym, I i tak. też wybijamy. Jednocześnie i... myślę, że przy całkiem uczciwej ilości po prostu praktyki tak. robienia jej tam non-stop i, i to po prostu widać. Mnie to zawsze bardzo cieszy, jak z dnia na dzień widać, jak sobie wszyscy coraz lepiej radzą po mm -hmm. prostu z tym. Z wykonywaniem technik, nie? Gdzie, gdzie na początku to jest takie jeszcze trochę nieporadne, widać, że tam po prostu jest jakiś problem z ułożeniem ręki w taki ergonomiczny sposób i trochę kombinowanie, cały czas jakieś wracanie do, do yy, nawet jakiejś takiej postawy ciała, która jest niewygodna dla terapeuty. No i ten przeskok już na ostatni dzień, gdzie po prostu yy, ja tak często się śmieję, że mówię. Słuchajcie, pokażę Wam teraz, jak się robi przed ramię. Uwaga, pokażę tylko raz. I po prostu to jest aż, aż takie zabawne, bo to już jest intuicyjne tego ostatniego dnia. Widać po prostu, że, że wszyscy to robią tak płynnie, fajnie. Tam nie ma też specjalnie dużej ilości pytań, i to też tak utwierdza w przekonaniu, że, że ta ilość tutaj tego jest, jest fajna, i że to jest ten balans między tą diagnostyką, a, a tą częścią praktyczną, taki bardzo fajny. Dokładnie, tak, plus jeszcze e, tam, e, mimo że to jest jakby taki, to jest dobry kurs na początek, ale też pokazuje, że no, ta praca z ciałem nie jest taka zerdynkowa, nie, że, że mm -hmm. to, to, co mi się podoba, to na przykład to, że my wybijamy ludziom, że taka praca manualna to nie jest tylko tak, że my coś rozluźniamy, rozciągamy, mm -hmm. porwia mobilność, ale że ta praca manualna, taka nawet relaksacyjna może spowodować poprawę aktywacji poszczególnych struktur co może być jakby odczuciem takim, że mi siła mi się wzrosła. Przykładowo, Nie. że ja mogę więcej dźwignąć na klatę, że ja po prostu wykonać jakiś ruch albo mogę zrobić więcej powtórzeń jakiegoś ruchu i, i czuję się nawet lepiej niż jeszcze tydzień temu, jak robiłem tego mniej, więc fajnie, bo też pokazuje znowu możliwości, jakie daje, jaką daje, jaką daje techniki manualne takie proste te techniki manualne, nakierowane na tkankę i się powięziową. No i oczywiście jest druga opcja jeszcze, a w ogóle NIT, który jest takim w ogóle wypluciem naszej e, terapeutycznej praktyki e, no przynajmniej kilkuletniej, a może nawet nastuletniej, na a może nawet nastuletniej, gdzie rzeczywiście jest dużo tego elementu związanego właśnie z treningiem zdrowia i teraz się cieszę, że ja wiem, że ten NIT jeszcze nie jest jakby kompletny taki, że tam się już nic nie da poprawić, no nie? Bo, na pewno się da, no, bo my też no, czas leci i, i, i też mamy czasami jakieś pomysły na to, jak coś zrobić jeszcze lepiej, szybciej, gdzieś tam pojawiają się cały czas te myśli, no bo nas, no, w nas się to cały czas też rozwija, tak. nie? więc wiadomo, że to też będzie się zmieniało gdzieś tam razem z nami. Tak, on jest taki najlepszy na ten moment, e, tutaj, bo kiedyś stworzyliśmy właśnie, początkowo to był kurs, ten o dwa moduły, ale już wiedzieliśmy, że... Że, że to on, jest jeszcze trochę za mało, bo da się że to będzie więcej, jeszcze Że będzie tego mm -hmm. więcej, powoli się przygotowaliśmy. Widzieliśmy, że tam będzie rozwijany temat. Jak już startował, to widzieliśmy, że tam będzie rozwijany temat stricte visceralny, bo jest go za mało. Mm -hmm. Tam będzie rozwijany temat somatyzacji emocjonalnej, bo, bo ewidentnie go brakowało. Tam było takie liźnięcie tematu tylko. I już naprawdę on jest fajny, jest spoko i rzeczywiście można z nim robić super niestety i super terapię. Możdę. Na dany moment myślę, że fajnie jest takim właśnie wypluciem wszystkiego, co tej pory robiliśmy. No ja jestem z niego tak zadowolony. Jest no ja mogę fajnie. też mówić, powiedzieć, że tak. Jest, jest, jest fajnie. No i też okazuje się, że jak ktoś sobie pójdzie tam, to się okazuje, że to jest super i ja już wiem, jak pracować, więc tylko na przykład... Chciałbym trochę inaczej pracować z systematyzacją emocjonalną i więcej się do kuby stępnika, albo chciałbym pracować, mieć więcej narzędzi kinezologicznych i idzie sobie do, w do wcześniej, na Doroty na kinezologię energetyczną, albo nawet jakieś takie szkolenia typu Fizjologii Formatting i tak dalej, mhm. no nie? bo się okazuje, że, że tego mu brakuje. Albo na przykład wędruje sobie na czyszkowo krzyżową bo się okazuje, że kurde, no to jednak ta praca z głową byłaby fajna taka, w taki subtelny sposób, bo gdzieś tam już na nicie dowiedział się, że praca w ogóle z przeponami funkcjonalnymi, że praca w ogóle z szwami czaszki daje super efekty, więc potwierdzę sobie, to idzie na trzeszkowo-krzyżową. Albo się okazuje, że brakuje mu mniej umiejętności stricte do pracy z tkanką się i idzie sobie na przykład w MTG na przykład dopiero. Mm. Albo się okazuje, że ruchowo na przykład tutaj mógłby pracować lepiej bo ma fajne efekty takie laboratoryjne na stole, gdzie spacer wychodzi jakby na zero, jednocześnie fajnie było zwiększać możliwości adaptacyjne i wędruje sobie na ruch na przykład do Marka Kusia na teren więc tak to wygląda, gdzie jest to na przykład dobry wstęp, żeby się dalej rozwijać na naprawdę solidnych fundamentach albo chce na przykład bardziej pracę i więcej intuicyjne i idzie sobie do szkolnickiego dlaczego by nie tak. my wiemy, że spoko. Nie? I, i, I jednocześnie jakby e, wiemy, że ten, ten, ten szczyt może dojść wieloma drogami, więc mówimy, że to tylko narzędzie stricte, nie, a jak tuż to będziesz obrócował, to jest już twoja sprawa. A wiemy, że tak naprawdę kluczowe jest miejsce pracy, a nie narzędzia, więc jak ci bardziej leczy krzyżowa, spoko. Jak chcesz symulować pedoterowo spoko, nie ma problemu. ważne, byś wiedział, gdzie i kiedy. W sumie tak. Tak. I to jest fajne, bo to jednocześnie e, tak naprawdę dużo osób powinno być takich zdolnych, że o, fajnie, bo są tutaj tacy kolesie z neuroprojektu, którzy mówią, że wszystkie szkolenia są ok. Rozsądnie to Tak, z zależy po prostu, czego, czego gdzieś tam oczekujemy i czego potrzebujemy na dany moment. Tak. Z jakim pacjentem pracujemy, w jakim stanie, w jakim okresie dysfunkcji. Jakie oni mają oczekiwania, jakie mamy oczekiwania, i naprawdę każdy kurs jest dobry. W sytuacji, kiedy na przykład nie wrzucamy typu, nie wiem, PNF w sporcie, albo no nie? albo wiesz, w problemach trzebnych, no to, to, to nie jest do tego też stricte. No nie? A hmm. rzeczywiście, ale w pacjentach udarowych złoto. Może być naprawdę Oczywiście. bardzo fajnym narzędziem, wykorzystywane z głową. Może być. Więc tutaj jest, plus jest taki, że to co my często też robimy, myślę że chyba na każdym kursie. I, i chciałbym, żeby też e, większość kursów tak wyglądała: żeby to była taka skrzynka, a taka, a taka instrukcja obsługi, skrzynki z narzędziami, którą każdy terapeuta ma, trochę inną. Mhm. I on wtedy wie kiedy z tego korzystać. I że na szczęście, żeby nie było tak, że idziesz na jakieś szkolenie, ktoś mówi, że to co sobie porobiłeś, to było gówno. To no jest, nie, no to po prostu wiadomo, tyli, że, że to nie jest nie prawne. było, bo pacjenci byli zadowoleni, no nie? Tak. I było fajnie. Więc jak ktoś taki. No no i, ty jest... i ty byłeś zadowolony też, zatysfakcjonowany w ogóle tak. efektami swojej pracy, nie? Więc jak idziesz na nowe szkolenie, to raczej nie po to, żeby może diametralnie zmienić w ogóle wszystko, co wiesz, i wyrzucić to do kosza, bo to, to, to na bank by wyszło na minus. Mhm. Tylko raczej jak fajnie rozwinąć tą, tą swoją praktykę. To też, co mnie często cieszy w szkoleniach, to po prostu poznawanie nawet punktu widzenia jakiegoś innego instruktora na dany temat, gdzie już teoretycznie mam sporą jakąś tam wiedzę w jakiejś dziedzinie, ale ktoś mi o tym opowie od zupełnie innej perspektywy, używa innych narzędzi, ma inne metody oceny danego problemu. I, I to też jest bardzo takie, gdzieś, wiesz, cenne, pokazujące mhm. fajne możliwości. Tak, więc to jest. Yy, to był powód, też dla tego, dlaczego z zrezygnowałem w tym momencie po, po niespecjalnej długiej przygodzie całego roku i to też nie w wszystkich zjazdach, bo wiadomo, po prostu kalendarz się tu nie, nie dopasował dobrze. Nie, nie zgadzam. To było to, że po prostu ci tam padło kilkukrotnie określenie typu, jak. Yy, Chcesz być ostopatą, to powinieneś zrezygnować z narzędzi, które masz teraz, gdyż po prostu posiadanie tych, które masz teraz i tych, które będziesz miał, no to, to, się, to się nie zgadza, to się nie połączy. Teraz wiem, że to było po prostu nieprawda i że mm -hmm. to by się połączyło pięknie, ale Boże byłem jeszcze. lat temu chyba 5 czy 4 temu głupszy, 5 lat głupszy byłem, to jest bardzo duża przeskok u mnie, 5 lat temu. Więc teraz bym wiedział, jak to połączyć, bo ktoś się pyta, jak połączyć na przykład nic z stopatem. wie spoko, nie ma problemu to, jest, problemu. to to jest w ogóle luz. a ja teraz tego nie widzę. No, ja też 5 lat temu tego nie widziałem, mm -hmm. nie? I po prostu dało mi się wkręcić, że to jest niepołączone, bo jesteś albo ostopatą albo w albo kimkolwiek, jakby określ się. I tak. że to wiesz, trzeba Możesz wybrać coś. Wcale nie musisz się tak do końca określić. Nie trzeba nie? wybierać, nie trzeba wybierać. No, nie tak by się wiedziało: typu, wybieraj matkę ojca, kogo wolisz, no nie? Mówisz, Możesz no, wybrać no, tylko, no, jedno. Nie? Możesz no. tylko jedno. Możesz tylko jeden, po Wybierasz no. i to są głupie decyzje, no nie? Ja nie mhm. chcę wybierać. Dwie osoby są spoko, no nie? Tak, więc jak ktoś na przykład też, nie wiem, jego rodzice się rozwodzą i wybieraj matkę albo ojca, to słuchajcie, można nie wybierać też. Opcje nie wybieranie. Tak, Zwyczaj w ogóle, jak ktoś wam każe wybierać, to to, to jest tak. bardzo złe. Tak. Stymulujesz w albo w ten sposób. Słuchaj, Ta osoba, która jakkolwiek. każe wybierać, raczej ma to z tymi intencjami, coś nie do końca w porządku. Tak, to znaczy, że. I to nie jest dla Waszego dobra. Kiedyś w życiu ktoś go nie wybrał. Teraz <laughs> <laughs> <On> że <laughs> tak. Na wszystko, na wszystko wybierać, ale niewybieranie też jest okej, okay, więc możecie też, słuchajcie, nie wybierać z tego, co my mówiliśmy. Możecie. Możecie iść po kolei na wszystko Możecie. i to też byłoby fajne, tak, więc... albo wyłuskać sobie to, co Wam się po prostu Tak, z tego, więc też podoba. dzisiejszą tą ideą yy, było raczej pokazanie gdzieś takiej naszej drogi, mhm. pokazanie tego, co wpłynęło na to, że teraz jesteśmy takimi terapeutymi, jakimi jesteśmy, no bo też w sumie jesteśmy po części sumą. Yy, sumą doświadczeń, na pewno czymś więcej niż sumą doświadczeń. Albo to suma osób, doświadczeń które... i wyciągania wniosków po danym doświadczeniu. To już tak, jest twoje to takie jest, one, nie? To jest, to jest większe niż, niż wszystko, co było poprzednie. Aczkolwiek no, te, te osoby, które po drodze gdzieś tam spotkaliśmy, na pewno miały wpływ na to, że nasze gdzieś myśli poszły w jakąś konkretną stronę. Nie? Tak jak gdzieś tam na początku mówiłem o, o chociażby terapii czeszkowo-krzyżowej, że to mnie gdzieś tam zainteresowało po prostu pójściem w coś. Yy, moja filozofia pracy na pewno też bardzo mocno się zmieniła pod wpływem tego doświadczenia, więc już mam yy, jakby ten, ten punkt wyjściowy, już troszeczkę inne patrzenia na, na różne sprawy, nie? Więc my teraz staramy się tą, tą, tą sumę tego wszystkiego no z kolei też przedstawiać, przedstawiać dalej. Tak, i e, zauważyłem, że często mówię tak. Po tym co mówię, mówię tak. A by chcieć nie. I bardzo spokojnie. I wtedy się wywiąże dyskusja konkretna. Natomiast co mogę powiedzieć? No po prostu rzeczy, które mówisz, no też do mnie trafiają po prostu tak też jest. Takie mam podobne przemyślenia bardzo często. I ja Wam wysłuchajcie życzę, bo to jest też taki okres taki trochę życzeń, żebyście nie dali się za bardzo zamknąć w jakimś schemacie i nie, za, nie dali sobie zamknąć głowy i trafiali tylko na szkolenia, które Wam pokazują możliwości różne, jak ich jest dużo. I żebyście dobrali e, stricte metodę diagnostyczną, e, która po prostu wam leży mhm. i jest e, idealna dla was po prostu, bo tak jak mówię na początku, te szkole nie ma złych, one są po prostu nie dla was, więc na pewno jest coś tam, w tym ofercie szkoleniowej po prostu dla was. Nam się czasami udaje trafić po prostu idealnie, że, że to, co e, robimy, jest e, stricte e, dla kogoś. Możemy mhm. po prostu. To uh... no jest taki bardzo fajny feedback z tego, nie? Że ta, ta społeczność osób, które um, można powiedzieć, że odnalazły swoją swoją drogę w bardzo podobnym, podobnej myśli, takiej, takiej jak nasza. No to też jest takie budujące i mi to też dużo daje takiego. No tak dobrze robi na serce, nie? Tak. I uh, żeby o. To Myślę, że żeby, żeby wasze życie i następny rok wyglądał tak jak tutaj hmm. e, rok e, Maćka, nie tego Maćka, tylko Macia, który napisał komentarz i to byłoby fajne, jakbyście mieli tak, to byłoby cudownie. Myślę, że on jest bardzo wzniosły, ten komentarz, a ty masz, Maciek, bardziej filmowy głos, więc po prostu możesz go okay. e, pięknie przeczytać, więc jak będziecie mieli e, po prostu taki podejście terapeutyczny jak tutaj autor komentarza, którego serdecznie pozdrawiamy, dzisiaj dużo pozdrowień bo w e, całym podcaście, to myślę, że tak byłoby... Jest. Super, ja tutaj się podpisuję rękoma i nogami, dlatego że jak wjechałem sobie w temat bardziej neuro, który tak naprawdę on jest sumą doświadczeń, które miałem i po prostu mhm. u Luka wspomnianego, i u Doroty, i u Jose na PDT-rze, i teraz aktualnie na SIPS-ie, też jestem w trakcie szkolenia, które jeszcze wam nie polecę, jest też w Akademii kinesiologii, bo nie wiem jakie jest wasze podejście, ale jest takie mocno zaawansowane. Ale to pogadamy sobie, jakie może skończą. Skończy je w następnym roku w jesienią, więc po całym też możemy sobie zrobić jakąś taką pogaduszkę dotyczących dziwnych podejść terapeutycznych, i myślę, że tam SIPS się bardzo fajnie wpasuje. Natomiast teraz. Podaję okay. głos Maćkowi, Maćkowi. Tak, żeby było wam jeszcze milej i wznioślej, możecie sobie po prostu wyobrazić, może to w waszej, w waszej głowie yy, zabrzmieć tak, jakbym czytał głosem pana Roberta Makłowicza, bo to akurat yy, chyba jednoczy wszystkich. <noise> Więc Maciek napisał tak, jestem neuroterapeutą, bo gdy to zobaczysz, nie możesz odzobaczyć. Nie ma równie satysfakcjonującej, skutecznej, wymagającej i dającej taką ilość spełnienia formy pracy. Kiedy poznasz zasady działania układu nerwowego jego wpływu na organizm, nie możesz dłużej obojętnie wzmacniać i rozciągać. Ta terapia to styl życia, który mi w pełni odpowiada, z którym się w pełni utożsamiam. Styl życia to jest ewidentnie. I to, to na kępach tak. naszych padało wielokrotnie, że to jest po prostu sposób bycia, sposób myślenia i patrzenia na toczący świat, nie tylko w gabinecie e, terapeutycznym. Więc tak. e, takiego podejścia wam życzymy, bo wtedy jak traficie na swoją drogę, to będzie po prostu wow, wow, a wow, a cudownie. To nie musi być moja droga. I Maćka droga, i nasza droga, Nie. ale byłoby nam niezmiernie miło, kiedy po prostu gdzieś tam nasze drogi się spotkają i się okazuje, że mamy podobną wizję patrzenia na świat i pracę gabinetową. Także wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. I, o, call to action. Słuchajcie, cudowna rzecz. Dajcie nam po prostu znać w komentarzu tutaj, mm. na co wy się wybieracie w tym roku. W 2022. Jakie macie terapeutyczne plany? Na pewno będziecie się w jakiś sposób rozwijać. Może to będzie może to nie będzie fizjo nawet, może to nie będzie praca manualna, może to będzie coś innego, co urozmaici waszą jednocześnie praktykę. Mm -hmm. Więc czekamy na to i tam sobie w komentarzach już na ten temat podyskutujemy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hej.